Czy ten słodki byczek jest mocny? Tego dowiecie się w tym filmie. Siemanko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Zostało kilku bohaterów, których nie ruszyliśmy, więc czas nadrobić zaległości. Nie robiłem o nim od razu filmu, bo tak czułem, że go zmienią i faktycznie dostał kilka zmian. Teraz jego sytuacja się ustabilizowała, jest dosyć zbalansowany, więc możemy przejść do omówienia Tohara. Ale zanim to, oczywiście zapraszam do pozostawienia suba, lajka, możesz wbić na Discord, jeśli masz jakieś pytania. A my przejdźmy do pierwszej umiejętności. Jego pierwsza umiejętność różni się od pozostałych umiejętności, z którymi mieliśmy wcześniej do czynienia, gdyż większość bohaterów wymaga 1000 punktów szału, żeby wpaść i żeby ich umiejętność się aktywowała. Natomiast umiejętność Tohara jest pasywna. To znaczy, nie musimy gromadzić szału, tylko w tym przypadku musimy spełnić jeden warunek. Warunkiem jest wyprowadzenie 3 normalnych ataków. Następnie Tohar skorzysta z mocy płaskowyżu, zadając obrażenia wybranemu legionowi co sekundę przez maksymalnie 3 sekundy. Współczynnik obrażeń 500. Czas odnowienia umiejętności 4 sekundy. Natomiast, co bardzo ważne, gdy bohater z Legionu Tohara użyje umiejętności wpadania w szał, więc umiejętność jest dosyć złożona w porównaniu z innymi bohaterami, dlatego poświęćmy jej kilka minut. Żeby wyjaśnić tę umiejętność, skorzystamy z raportu od Lahdana, któremu możecie podziękować za ten raport. Przesłał nam naprawdę mnóstwo raportów, więc zerknijmy, jak działa ta umiejętność. Wiemy, że musimy wyprowadzić 3 normalne ataki, więc będzie to 3 sekunda. Tutaj powinno się coś zacząć dziać. Jak widzicie, Tohar użył ochrony płaskowyżu, czyli w skrócie teraz wchodzi w ten tryb rzucania tymi kulkami. Więc od 4 sekundy powinniśmy zobaczyć obrażenie. No i mamy pierwsze, kanał ziemny. Kolejna sekunda, kolejne obrażenia. I ostatnia, 3 sekunda. Znowu mamy obrażenia od Tohara. W 4, jak widzicie, już tych obrażeń Tohar nie zadaje. Więc jak widzicie już po samych obrażeniach, ta umiejętność działa od 4 sekundy, przez co wyprzedza wszystkich innych bohaterów na polu walki. Czasem możecie być świadkami, że aktywowała się już w 3 sekundzie. Bywa też tak, nie wiem od czego to zależy. Ta umiejętność ma jednak ukrytą zasadę, o której nikt nie wie. Mimo tego, że sam Tohar nie korzysta z umiejętności wpadania w szał, gromadzić szał w Legionie Tohara musicie. Można powiedzieć, że występuje w przypadku Tohara reguła 10 sekund. Otóż jeśli Legion Tohara nie wpadnie w szał w ciągu 10 sekund i przerwa między kolejnym wpadaniem w szał będzie wynosiła ponad 10 sekund, Legion Tohara będzie opóźniał aktywację pupila. Z reguły pupil, którego tutaj posiadamy, powinien aktywować swoją umiejętność 2 sekundy po wpadnięciu w szał. Natomiast z tego względu, że Legion Tohara nie gromadził szału, bo jest tutaj połączony z Welynem i ma drzewko, które nie gromadzi szału, jesteśmy tutaj świadkami, w którym po pierwsze pupil rzuca swoją umiejętność opóźniony, no i po drugie, z reguły jest to 11 sekund między wpadaniem w szał. W 40 sekundzie nasz bohater, który jest połączony z Toharem, w ten szał nie wpada. W tym wypadku był to Welyn, dlatego zapiszcie sobie to gdzieś, żeby nawet w przypadku Tohara ten szał gromadzić, gdyż w przeciwnym wypadku będziecie opóźniali swoje wpadanie w szał, przez co będziecie mieli mniejsze obrażenia. W dużym skrócie, jeśli przerwa między wpadaniem w szał trwa 10 sekund i krócej, wszystko jest w porządku, natomiast jeśli ta przerwa się wydłuży, wtedy nasz Legion jest opóźniony, a tego nie chcemy. Stety lub niestety, sposób działania tej umiejętności wpływa na to, kto musi być dowódcą tego marszu oraz wpływa na to, jakie musimy mieć wybrane talenty w drzewku. Ale o tym później. Teraz przejdźmy do oceny tej umiejętności. Moim zdaniem jest bardzo dobra. Pozwala na szybki burst. Te obrażenia są całkiem solidne. Dlatego dam tutaj 5. Umiejętność numer 2. Fortyfikacje. Jest to umiejętność pod garnizon. A my nie skupiamy się na garnizonach w ocenie bohaterów. Dlatego tutaj Tohar dostanie 0. Poza tym sam garnizon magów nie działa za dobrze. Dlatego raczej nigdzie Tohara w garnizonie nie zobaczycie.
Umiejętność numer 3, szamańskie mistrzostwo. Jednostki magiczne z Legionu Tohara zadają 30% więcej obrażeń od umiejętności bohatera, ale zadawane przez nie obrażenia od normalnego ataku są zmniejszone o 5%. Zwiększanie obrażeń od umiejętności bohatera to to, czego chcemy od magów. 30% to całkiem spory wynik, dlatego tutaj spokojnie możemy dać 5. Umiejętność numer 4, ochrona płaskowyżu. Po użyciu mocy szału płaskowyżu, Legion zyskuje efekty nieugiętości oraz schronienia na 5 sekund. Szał płaskowyżu to rzucenie tych trzech kulek. Po wykastowaniu dostajemy premię do obrony o wysokości 35% oraz dostajemy zmniejszenie otrzymywanych obrażeń od kontrataku o 15% na 5 sekund. Umiejętność fajna na dłuższe walki, premia do obrony, zmniejszenie otrzymywanych obrażeń od kontrataku może nam pozwolić nawet na atak strzelców. Oczywiście nie polecam atakowania strzelców magami, gdy nie musicie, ale Tohar w porównaniu z innymi bohaterami może poza Indis naprawdę sobie w tym poradzi. Dlatego tutaj również Tohar dostanie 5. Umiejętność 5, przebudzenie, rytuał ziemi. Gdy Tohar przestaje wykorzystywać moc szału płaskowyżu, jego legion zyskuje ożywienie, które zapewnia nam 35% zwiększonego ataku na 5 sekund. No, 35% to całkiem spory wynik, ale największy plus tej umiejętności jest to, że jest stabilna. Praktycznie zawsze bohater w Legionie Tohara ten bonus do ataku otrzyma, gdy będzie rzucał swoją umiejętność. Dzięki czemu mamy większą bombę, także tutaj również za przebudzenie dam 5. Tohar zdobył 20 na 25 punktów. Jest to 80%, co daje nam ocenę dobrą. Jakbym miał go podsumować jakoś dłużej, to Tohar 5-1-1-1 jako tako sobie poradzi, aczkolwiek prawdziwą bestią staje się na przebudzeniu. Te dodatkowe 35% ataku naprawdę robi różnicę. Więc jeśli ktoś z was zastanawiałby się nad Toharem, to 5-1-1-1 jako tako sobie poradzi, jeśli nie macie magów, a chcecie mieć jakiegoś ciekawego bohatera, aczkolwiek Tohar prawdziwą bestią staje się na przebudzeniu. Więc tak naprawdę macie trzy opcje. Pierwsza opcja to w ogóle go skipnąć i nie robić, jeśli nie mainujecie magów. Jeśli jesteście low spenderem, mało wydajecie, 5-1-1-1 może sobie poradzi. No i trzecia opcja, jeśli możecie sobie pozwolić na przebudzenie, to śmiało, ale nie ma co ukrywać, nawet gracze magów nie stawiają go jakoś wysoko w tier liście, więc jeśli zastanawiacie się, czy Tohar, czy na przykład Lilia, to z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że Lilia. Jeśli chodzi o pary i to, z kim możemy go łączyć, to oczywiście z Bertrandem. Tutaj również przebudzony Bertrand bardzo mocno skorzysta z przebudzonego Tohara, ale jest to dosyć droga zabawka. Bohaterem numer 2, z którym możemy połączyć Tohara, jest Lilia. I tutaj zdaje się na słowa maina magów, który chwali sobie tę parę. Spójrzcie sobie tylko na ten raport, zobaczcie, ilu przeciwników ta Lilka mogła poparzyć. Zerknijmy sobie jeszcze na artefakt, który tutaj mamy w parze z Lilią. Oczywiście będzie to Infernal Flame. Tutaj byliśmy świadkami starcia jednostek T4 na jednostki T5. No i sprawdźmy, jak w ogóle przebiegło to starcie. Więcej ciężko rannych jednostek mamy po stronie gracza T5, no ale widać po tym, że zginął dosyć szybko. Na pewno dostał jakiś fokus. Mimo wszystko przewaga ciężko rannych jednostek była tutaj po naszej stronie. Dlatego połączenie go z Lilką myślę, że również ja mogę polecić. Więcej bohaterów chyba nie mamy. Ewentualnie mógłby to być Ateus, który rzuca skillami na lewo i prawo. Ale gdy macie do dyspozycji Lilkę albo Bertranda, to raczej zdecydujcie się na jedno z nich. Veliny odradzam, gdyż Veliny nie gromadzi tego szału. Nie ma też drzewka umiejętności, które jest tutaj kluczowe. Tohar opóźniałby pupila cały czas, no i ostatecznie opóźniłby wpadanie w szał Velina aż o 20 sekund. A więc jeśli walczycie dłużej niż 35 sekund, Velina tutaj skreślamy. Jeśli przejdziemy do drzewka talentów, to drzewko jest od maina magów, który właśnie gra Tohara. Dół jest zawsze standardowy,
atak, bucik, HP, talent serce, zwiększamy ogólny atak, zwiększamy obrażenia od umiejętności bohatera, 10% szans na 50 punktów szału. Dalej jest bardzo ważny wybór, z takiej racji, że Tohar w szał nie wpada. Wrząca krew absolutnie tutaj się nie sprawdzi, dlatego jeśli gramy Tohara, bierzemy duch szału. Zawsze to jest dodatkowe 20 punktów szału na jedną rotację. Dalej zwiększamy obrażenia o 8% od umiejętności bohatera kosztem ataku. Dalej jest kolejna zagwozdka, gdyż bardzo dużo osób wybiera skupienie, które daje nam 10% szansy na uzyskanie skupienia, które daje nam 10% szansy na trafienie krytyczne od umiejętności bohatera na 5 sekund. Nie będę was okłamywał, ten talent jest średni, jeśli nie mamy Veliny w Legionie. Natomiast jeśli chodzi o takich bohaterów jak Lilia, Tohar, czyli takich bohaterów, którzy zadają obrażenia w czasie, można powiedzieć, jeszcze jako tako ten talent powinien sobie radzić. Natomiast jeśli chcielibyście wybrać ten talent na przykład do marszu Ateus Valdyr, czyli bohaterów, którzy zadają obrażenia od umiejętności bohatera pojedynczo w jednej sekundzie. Co mam tutaj na myśli? Valdyr rzuci swoją umiejętność i potem nic się nie dzieje, nie zadaje dodatkowych obrażeń. To samo jest w przypadku Ateusa, on również po prostu rzuci swoją umiejętność, zada obrażenia i tyle. Jeśli nie wierzycie w to, co mówię, to wyjdźcie sobie pobić nawet mrocznych marszem Valdyr Ateus i zobaczcie, jak często będziecie krytować. Dlatego tutaj wybór padł na egoizm, czyli stały bonus do mniej otrzymywanych obrażeń od umiejętności bohatera. No i dalej albo bierzemy sobie stabilne ręce, które gwarantują nam 10% większych obrażeń od umiejętności bohatera. Po otrzymaniu wzmocnienia mamy na to 20% szansy. Tohar bardzo często wzmacnia Legion, więc ten bonus jest praktycznie stały. Świetny talent dla Tohara. Ale jeśli byście potrzebowali więcej szału, to zachęcający taniec również się tutaj sprawdzi. No i na samym końcu wybór tutaj padł na zwierzę w klatce. Ten talent jest całkiem ok, jeśli chodzi o długie walki, ale na krótkie walki ja osobiście polecam pragnienie krwi, aczkolwiek oba te talenty są jak najbardziej grywalne. Dalej przejdźmy sobie w drzewko magii, zwiększamy HP. No tutaj wybieramy dalekowzroczność, mamy 25% szans na zyskanie 70 punktów szału, gdy nasz bohater wpada w szał. Pamiętajcie, że tutaj jest tylko jeden bohater, który wpada w ten szał, więc ta szansa jest dosyć mała na to również. Więc teoretycznie nie wiem, czy brałbym ten talent. Wolałbym chyba wziąć prędkość marszu. Jakby ten talent jest naprawdę dobry, jeśli dwóch naszych bohaterów wpada w szał. No a w Legionie z Toharem w ten szał wpada tylko jeden bohater. Dalej zwiększamy sobie obrażenia od umiejętności bohatera o kolejne 4%. No i na koniec wybieramy sobie magiczny sztorm. Przed użyciem umiejętności wpadania w szał zyskujemy przenikanie obrony, które pozwala zignorować 10% obrony celu przez 5 sekund. Ten efekt można aktywować raz na 30 sekund. Więc jeśli się nad tym zastanowimy, to z tego talentu skorzysta jedynie dowódca, w tym przypadku Bertrand. No i to będzie raz na 30 sekund. Więc tak wygląda drzewko od maina magów, z którym się ogólnie zgodzę. Uważam, że jest spoko, aczkolwiek pozwoliłem sobie na lekkie zmiany, lekkie modyfikacje. I teraz pokażę wam drzewko, które uważam, że również mogłoby być spoko. Jedyne zmiany, które tutaj zaszły, są następujące. Tutaj mamy za mało punktów na ten talent, skoro wiemy, że z tego talentu skorzysta jedynie dowódca. Tohar z niego praktycznie nie skorzysta, dlatego pozwoliłem sobie go skipnąć. I tutaj wydaliśmy punkty po pierwsze w zachęcający taniec, więc statystycznie powinniśmy w ciągu 10 sekund zyskać dodatkowe 100 punktów szału. W połączeniu z zadziornością, a 100 punktów szału to 1 sekunda szybsze rzucanie umiejętności. Poza tym nie wybrałem tutaj dalekowzroczności, z tego względu, że to jest naprawdę spoko talent, jeśli dwóch naszych bohaterów wpada w szał. Dlatego tutaj wybrałem prędkość marszu, 15% to jest bardzo przyjemny wynik. Jedyne, nad czym się możecie zastanowić w tym drzewku, to czy wziąć skupienie. Ja myślę, że można spróbować z Toharem
Bo tak jak mówię, Tohar zadaje obrażenia od umiejętności 3 razy w ciągu tych 10 sekund, nawet krócej być może. Więc myślę, że powinno się to jako tako trafiać. No i tutaj na końcu biorę pragnienie krwi, gdyż osobiście preferuję ten talent. Poza tym ten talent również może uderzyć krytycznie, więc w tym momencie z tym talentem nasz Legion będzie zadawał 5 razy w ciągu 10 sekund obrażenia od umiejętności bohatera. Dlatego myślę, że mimo wszystko to skupienie tutaj powinno sobie poradzić. Jedyna kontrowersja w tym drzewku to brak tego talentu, ale tak jak mówię, myślę, że rzucanie skilla sekundę szybciej będzie lepsze niż przerwanie obrony na 5 sekund raz na 30 sekund. Ale tak jak mówię, pierwsze drzewko jest jak najbardziej grywalne, jest takie standardowe. Drugie jest bardziej podkręcone, ale myślę, że powinno działać troszkę lepiej. Jeśli chodzi o przedmioty, to oczywiście kula mirażu będzie bardzo dobrym wyborem. Sam Tohar może ją wystakować w ciągu 2 sekund, więc naprawdę spoko wybór. Jeśli gralibyście Tohara z Lilią, to oczywiście płomień piekielny tutaj również jest dobrym wyborem. A jeśli nie macie żadnego z tych przedmiotów, gdyż są to przedmioty, nie oszukujmy się, pay to win, to oczywiście możecie sobie grać z Okiem Feniksa, możecie sobie grać z Łzą Arbona, a jeśli nie macie legendarnych przedmiotów, to oczywiście magiczna bomba czy inne epickie przedmioty dla jednostek magicznych również sobie poradzą. Sprawa z pupilami jest dosyć prosta. Jeśli chodzi o Legion Bertrand Tohar, to cieniste baśniowe smoczydło jest bardzo dobrym wyborem. Jeśli gracie Tohara z Lilią, to baśniowe smoczydło jest również dobrym wyborem. Ostatecznie możecie sobie wziąć piaskowego jaszczura, który sprawdza się w każdym rodzaju legionów. Także w tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że okazał się pomocny. Pamiętajcie o regule 10 sekund Tohara. Ja będę się tu z wami żegnał. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!